TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Fosa, strasznie ciężki mecz, ale po takiej walce udaje się tutaj wywieźć 3 punkty. No, myślę, że w pełni zasłużenie, bo dominowaliśmy szczególnie w drugiej połowie całkowicie. Myślę, że zespół rekordu powinien się cieszyć tak naprawdę, że tyle wytrzymali, ale cieszę się, że cały czas dążyliśmy do tego, żeby strzelić tą bramkę zwycięską dla wszystkich niebieskich, dla tych kibiców, którzy przyjechali, którzy też nie mogli przyjechać i dla nas wszystkich to jest bardzo ważny mecz i też chcieliśmy zrobić im prezent w postaci tych 3 punktów. To powiem tak, wygraliście nie tylko z rekordem dzisiaj, ale z arbitrem również. No tak, no na pewno nikt nie będzie liczył na to, że będzie nam ktoś pomagał, ale to może dopowiem do tego pierwszego pytania, że cieszę się, że pomimo tych wszelakich przeciwności udało nam się ten mecz tak skończyć, jak tak naprawdę chcieliśmy i marzyliśmy, bo przegrywając tutaj udało nam się strzelić 2 bramki i cały czas dążyliśmy do tego, żeby odrobić ten wynik i chwała zespołowi za to, że nam się to udało. W tym zwycięstwie pomogli kibice, którzy przybyli tutaj w około 2000 osób i przez cały mecz wspaniale dopingowali. No tak, nawet na moment chyba nie przestali śpiewać i my to czuliśmy i też nawet na moment chyba nie myśleliśmy o tym, żeby gdzieś ten wynik trzymać do końca remisowy czy nie atakować, bo tak jak mówię, no dla tych ludzi, którzy są z ruchem tutaj na miejscu, którzy jeżdżą za nami i są w domach, to jest naprawdę dla nas bardzo ważne, żeby oni też widzieli w tej drużynie po prostu jakby odbicie samych siebie i tego zaangażowania w ruch.